Wiem, na czym ostatnio skończyliśmy, moi drodzy, a skończyliśmy na obronie bastionu. Będzie to trudne, bo te obrony bastionów są, męczą nas, znaczy męczą mnie. O, koszary, patrzcie, my możemy jeszcze mieć dwóch żołnierzy, ale nie do końca ten... Jestem ciekaw, jak ilość, zdolność badawcze we wszystkich bazach dotyczy projektów badawczych. Czy to jest cap? Czy to przyspiesza projekty badawcze, czy to tylko pozwala mi na trudniejsze projekty badawcze? To jest pytanie, jakby to powiedział Bonzo. Jakaś autopsja. Muszę leże Pandoran rozwalić. Dobra, inżynieria wsteczna. No, nie pozostaje nam nic innego, jak wysłać ten oddział i zobaczyć, no, co tu będzie. Co tu się będzie działo? Mógłbym jeszcze odpocząć, ale to raczej nie ma sensu. X-com był lepszy, Fracek. A grałeś w to? Tylko oglądałeś. Raczej przyspiesza. Też mi się wydaje, że raczej przyspiesza, chociaż nie wiem, czy tam przyspieszyło, bo miałem projekty, które 13 godzin miały trwać i widzę, że trwają 13 godzin. Więc, Fracku, jesteś pewien? Jesteś pewien? Właśnie. No właśnie. A wisi się. Oj, ten Twitch. Pan Świnka po prostu... On nie wie, co się dzieje. Umówiłem wam historię z moją siostrzenicą. Czy tylko mojej siostry. Że przyszła mi podlać moja siostra kwiatki. Przyszła mi siostra podlać kwiatki do mieszkania, jak byłem w Omanie na tym urlopie. I wyobraźcie sobie, że... Czekajcie, zabić wszystkich przeciwników, okej. Okay. A co mam chronić, bo nie wiem. Aha, tu jest... Tu są jakieś elementy. Tu co... No dobra. No i przyszła z córką swoją, małą Tosią, co ma... Nie wiem, ile ma lat? 3-2? Nie mam zielonego pojęcia. Niedużo. Ogólnie ma niedużo lat i przyszła z nią. No i nagle słyszę takie chrum, nie? O kurde, ile ich tu jest. Dobra. No i słyszę takie chrum, ale nie wie nawet skąd. I przybiega nagle do niej, znaczy wie, że tam gdzieś spokojnie, ale nie wie co to. Przybiega do niej córka i jest przestraszona. No i była przestraszona i co się okazało? Okej, okay. Nie wiem, nie odcięło mu ręki, nie, szkoda. Dobra, zaraz nimi może gdzieś pójdę. Grubasem może bym strzelił, to jest grubas. Ja mu dodałem trochę punktów, kurde, biegania. Nic mu się nie poprawiło. Ten koleś jest beznadziejny. Tyle wam powiem. Nie wiem, jak to się dzieje. Przecież jak on tak by strzelił, no to w co on strzeli, no? W nic. Nic nie zrobię po prostu tą postacią w tym momencie. Chociaż, no dobra, no muszę przyznać, może zasięg biegu ma troszeczkę lepszy w tym momencie. Niż miał. No to i tak mu niewiele daje chyba. Dobra, strzelmy resztą. Targeting. Shot went wide. Nie. Dobra. Okej, jednego żeśmy wykończyli, co ty? Ząbek, jaki ty masz w ogóle tęczowy zaznaczek moderatora, jaki jaskrawy. Hej, a masz? Umiesz w to grać, czy się uczysz? No, czy umiem, to ciężko powiedzieć. No, grałem w X-comy, grałem we wszystkie takie tego typu gry, no.
Coś tam umiem, no. Można powiedzieć, że coś tam umiem. No tego chyba lepiej trafić, co? No i teraz mam tego heavy'ego i moim zdaniem tym heavy'im to by trzeba było tu gdzieś... No podejść i tyle. No bo on musi być blisko, bo nie jest w stanie nic trafić. Ryba! No to, żeby lepiej się celowało. Kurde, dzięki ryba. Dzięki za donate'ika. A, dokończ historię. No i podbiega córka mojej siostry i jest przerażona. I moja siostra nie wie, co się dzieje. A okazało się, że ona świnkę znalazła, bo ta świnka leżała na ziemi. Ale moja siostra nie wiedziała, że ta świnka wydaje dźwięki. Tak czy siak się okazało, że ona przyszła, bo jest dzieckiem, zobaczyła różową świnkę, chciała ją sobie zabrać ze stołu. No i kurde, ją wzruszyła. I w momencie, kiedy ją ruszyła, to speniała zupełnie, bo ona zaczęła chrumkać. I koniec historii, no. Tak było. Przepraszam, jeśli to nie jest jakaś super historia dramatyczna, o jakiej marzyliście. No i nie trafiłem. A to był dzik. No dokładnie, a to był dzik, się okazuje. Barcy może latać co 20 klatek. Po co biegasz? No tak, ale ile to latanie, znaczy jakby to zabiera punkty, nie? Czy to nie zabiera? Czekajcie, ja muszę sprawdzić, bo może macie rację, może ja gram bez tego latania. A to latanie może jest za willpower. Niech ja se sprawdzę. Nie no, to, ale to jest za cen. A czemu on tu może, a tu nie może latać? A ten od kiedy może strzelać, zanim jeszcze nawet ja oddałem strzał? A, dzikość. Nic nie zrobiłem. Kurde, no trzeba by było tam podbiec. Dobra, tą postacią jesteśmy w stanie się przesunąć troszeczkę bliżej i oddać strzał. Kurde, w karabin go trafiłem, no nie wierzę. Serio? Wiecie, czemu się nie ruszam? Bo nauczyłem się, że tych po prostu trzeba pakować damage w nich. A jak podchodzę, to zazwyczaj nie jestem tego damage'u w stanie wpakować, bo... Bo tracę wszystko na łażenie, nie? A tak jestem w stanie sobie typka namierzyć. Co mi ta gra tak spowalnia? No niestety, tym nigdzie nie skoczę. No ale powiedzmy, mógłbym troszeczkę bliżej podejść. Tutaj za tą przeszkodę i trafić. Ready to fire. Ten w sumie nie ma broni tu. Więc jest pytanie, czy tym się na przykład ruszać. No chyba nie. Tak, nie, tego nie ma co nawet próbować trafić. Wiecie co, myślę, jak tu podejść, żeby go najlepiej trafić. Dobra, zrobię taki ruch. No będę wystawiony na strzał. Nie wiem, ilu jeszcze wrogów jest, no właśnie. O, shit. O, shit, a tego nie... Gdzie on jest?
Czekajcie. A ten gdzie jest? Targeting. O, fuck. Chyba tu jest gdzieś za tym. O nie. W pancerz go mogę. No dobra, to wiecie co, to chyba się cofnę, gdzieś się schowam, bo to się może źle skończyć. No i ten heavy nieszczęsny, kurde no. This is a tooltip placeholder text. Placeholder text. Ok. Nic nie zrobimy, czuwanie i runda. Mam jakiś vlog z Omanu? Nie, mam nagrane materiały, ale vloga nie mam. Patrzcie, jak on ma tarczę i nie ma ręki, to nie jest w stanie zupełnie nic zrobić. Ty, co się dzieje? O Jezu, tu jest jakiś typ od tyłu. Coś się stało ze sterowaniem złego. Okej, 21 obrażeń, nie jest najgorzej. Coś mi się, nie, myszka przyczepiła. O, już poszło, czy nie? Dobra. Aha, zajebiście. To się w ogóle da zapisywać w trakcie walki, co jest takim, wiecie, że to jest taki znany cheat. O, zajebiście. On nigdy nie trafia, nigdy nie trafia. Czemu ja go nie zrobiłem snajperem? Czy ja mu przypadkiem ręki z bronią nie odstrzeliłem? Może nie bardzo. Be right there. Ruszyłbym się do przodu, ale ciężko mi się ruszyć. I przez to ten koleś w ogóle damage'u nie robi. Nie wiem, gdzie tamten był, którego przed chwilą żeśmy strzelili. Ciężko ich trafić w ogóle. Nie no, dobra, to już jest przesada. Tak nie można strzelać. Muszę się gdzieś przemieścić w jakieś sensowniejsze miejsce. Najlepsze są te osłony ze szkła. Nie wiem, czy ja powinienem tak. Takie osłony tutaj się, za takie osłony się chować, ale... Byłeś w okolicy Salala? Nie, nie byłem w okolicy Salala, bo to jest na południe, myśmy byli na północy, mieliśmy samochód wynajęty i niestety ograniczoną ilość kilometrów, którą mogliśmy zdobyć, zrobić. I to powodowało, że na do Salali nie mogliśmy, tam jest nie wiem ile, 1000 kilometrów więcej, to całkiem sporo ogólnie i... Ja odstrzeliłem mu rękę, czy nie? Elegancko, fajnie. Bo oni bez rąk są bezradni. To jest super.
Zobaczcie, że on zacznie uciekać zaraz i już nic nie będzie robił w całej grze, tylko uciekał. Strasznie dużo tych wrogów tu jest, przynajmniej na razie. Jest raz, dwa i ten trzeci. A gdzie reszta? Aha, on idzie atakować, kurde. Najgorzej. O kurde, tu są jeszcze jacyś u góry. Dobra, oni rozwalają infrastrukturę. No dobra. To sprawa teraz wygląda tak. Ten już jest pokonany, powiedzmy. Ja sobie tu podejdę, żeby tego odkryć. Czy on ma karabin w ręce? To ja mu w tą rękę... Władza ci tą rękę odszczę... No może nie. O Jezu, on się schował. Trzeba go było... Źle to zrobiłem, mogłem go... Mogłem go po prostu piznąć z czegoś mocnego i on by się już nie schował, tylko by po prostu zginął na śmierć, ale... No nie wpadłem na to. Dobra, idziemy w głąb mapy, bo trzeba tam typów porozwalać. Więc na szybko... Na szybko się przemieśćmy. Nie rozumiem, czemu masz jednego z najsłabszych pistoletem, co nic nie robi? Aha, no nie do końca, bo biega se daleko, tak? Jakby nie było. Co jeszcze robi? Coś tam jeszcze robi dobrego. Wy to byście od razu chcieli mieć, żeby on nie wiadomo co robił. Czy robiłem już krzesło challenge? Nie. Co to jest krzesło challenge? Ile na krześle usiedzę? Kurde, postać mi się teraz zmęczyła. Ale tak właściwie to na razie całkiem niedużo mamy tych postaci. Czy mamy tą jedną, która na blisko powinna być, Berserker, czy nie wiem kto to tam jest. Ale no nie wiem, nikogo ze strzelbą nie mamy. Nie zapomnij lutować, ale nie, to lutuje te skrzynie, nie? Że tylko to lutuje. Ten krwawi, on powinien zaraz umrzeć. Moim zdaniem. Tak, gdzie dalej jeszcze idź, co za typ. O shit, żółw idzie. O, jeszcze se wartę włączył. Ciekawe na jaki zasięg. Dobra, ten ucieka, ale on się już moim zdaniem powinien wykrwawić. Dobra, może najpierw snajperkę weźmy. Snajperka mi tak trochę mi to brzmi jak alternatywka. Wiecie? Aha, snajperka, ktoś by mógł powiedzieć. Ramię, patrzcie. Jak można mieć kontuzjowane ramię, jak... Aha! No, właśnie o tym mówię. Taka kontuzja to mi się podoba. Dobra, czyli dobrą kontuzję zrobili. Tu się trzeba dostać. I ten koleś, co biega daleko, on jest idealny do tego, żeby się tam dostać. Właśnie o to chodzi. I inwentory chyba też ma puste, no właśnie. Ale czemu on tu wejść nie może? Czy tu są drzwi? Aha, bo on stoi daleko. No okej, dobra, to wejdźmy do środka. No ale co to jest za visual range, jak ja nawet nie wiem, co ten typ tam robi u góry. A
Amunicja, amunicja. Ale co to jest, jakaś inna magazynek do pistoletu? Nie, to jest zwykły magazynek. A tu jak się dostać? Aha, tu. Dobra, to niech on idzie tam u góry. Pytanie jest, jak tego tutaj ustrzelić, co jest tu na samej górze. Chyba się nie da za bardzo. Rok temu zwiedzaliśmy południową część Omanu, Dhofar. Polecam szczególnie pustynię piaszczystą i okolice. No myśmy pustynię też właśnie przejeżdżaliśmy przez pustynię. Na nielegalu, znaczy na nielegalu, na przypale trochę, bo powiedzieli nam, że nie, żeby nie jechać przez pustynię samemu, samochodem, bo możemy utknąć. A myśmy nie posłuchali i przejechaliśmy. Ogólnie chcieli 1500 zł za przejechanie. 1200 koleś chciał, o, jakoś tak. Za to, żebyśmy, za to, żeby nam, z nami pojechać, nie? Panie, tu się pan puknie, kurde. 1200 płacił, żeby, wiecie, przejechać przez pustynię. Czy tam się ktoś wykrwawił, czy co? O Jezu, on tego w życiu nie rozwali. A, to jest ten z pancerzem, dobra. Granatem, no mógłbym. Stajesz trzy stopy na od ściany i zginasz się tak, żeby dotykać czubkiem głowy do ściany. Przykładasz krzesło do klatki i się prostujesz. Koniec. Stajesz trzy stopy od... Aha, trzy stopy odległość. Mówię, skąd mam wziąć trzy stopy? Czubkiem głowy do ściany. Zginasz się tak, żeby dotykać czubkiem. O Jezu święty, idę od nowa, nie? Bo my nie tracimy postaci w tej grze. Ha, ale dobrze, że save'a gdzieś po drodze zrobiłem. Dobra, wiecie co, to nie jest najgorzej, bo ja gdzieś save'a zrobiłem. Przodem do ściany, od... Czyli co, jakby zginam się przed ścianą czubkiem, tak? I co? Przykładasz krzesło do klatki. Jakie krzesło do klatki? Jak się prostuje? Aha, że mam niby nogi unieść? A być opartym na krześle? O, nie rozumiem, nic nie zrozumiałem z tego. Dobra, to ten koleś mnie zabił, tak? O, nie zniknął. A czemu tak? Targeting. Ile on ma życia? 31. To są 3 rundy, to jest za dużo. O Jezu. Aha, bo on ma wartę. Czy ja mam w ogóle tak mało życia? What? Dobra, gdzie jest mój koleś? No, to mamy tego. Nie, nie mamy tego. No nie.
Czekajcie. To jest jedna postać. To jest. Ta jest użyta. Gdzie jest ten? Aha, tu. Traf. Ja pierdziele. So close! Niezły typ. So close. No było blisko. No nie, no było. To jest fake, tapory to stół. No dobra, no ja zobaczę ten challenge. Muszę to zbadać, wiecie. No kurde, niedobrze to wygląda, bo oni teraz mogą walić po tym. Wtedy mi jakoś lepiej poszło, co ja mu rękę wtedy jednemu odstrzeliłem, nie? No tak, ten się teraz będzie bronił. Się musi poleczyć na pewno. I teraz tak. O, chyba się tu komuś odstrzelił ten. Aha, brak amunicji, przeładuj. No to tyle. Ten by mógł w końcu kogoś trafić, nie? O, patrzcie teraz. Któregoś musi. Dobra. Hostile mist, ale został ten z tyłu i to mi się podoba, jak się, niech się w rządku ustawiają. Dobra, 20, no to nie, jednak trzeba go załatwić. Tam jest jakiś cel po lewej. A tu. Ale czy ten karabin maszynowy jest aż tak full uszkodzony? Co znaczy, bo wiecie, jakby on nie ma tu... Co znaczy, celność zero, że naprawdę mu rozwaliłem karabin, czy co? Sam nie wiem, o co tu chodzi. Zapiszę sobie. Ja w ogóle będę więcej save'ów robił od teraz, bo już żeśmy dużo takich głupich walk powtarzali. I to niczemu nie służy, tylko temu, że tracimy czas. Czy będzie ubieranie choinki live? No jak co choinki się dorobię. Myślałem, jak, czy są jakieś drzewka takie żywe można w domu mieć wyhodowane. Nie, nie wiem, czy to tak działa, czy nie.
I co on robi, powiedzcie mi? To mi się nie podoba w tej grze. Strasznie długie czasy takie ładowania. O kurde, tu jeszcze ktoś. No właśnie, iglaste w domu chyba średnio, nie? To wyschnie zaraz. Ten ucieka bez ręki, jeśli się nie mylę, tak? Gdzie ten uciekł? Aha, tamten w ogóle chyba został w tą broni i się wycofał. Powiedział, że on się już nie bawi. No dobra. No time to waste. Co to znaczy strzelec wyborowy? Gdzie to jest napisane? Jak ona jakiś bonus jakiś dostała, jakiś strzelec? Celność podczas używania broni w walce, która postać jest biegła, wzrasta. Nie ma żadnych wykrytych wrogów. Aha, okej, okay, dobra. Aha, to zapomniałem, że nawet coś takiego mam. Ready for action. Tego nigdy nie używam, ale teraz widzę, że powinienem. Czemu mam 5 FPS-ów w tym tytule? Może dwa razy go odpaliłem. Pamiętacie, jak go odpaliłem grę dwa razy, a później się okazało... No po prostu, że ją odpaliłem dwa razy. Wszyscy głupi. O nie, 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 nie. Shit, co ja zrobiłem. Dobra, ja go poleczę. Hold still, please. I się boję, że wiecie, że on tu wyjdzie przeciwnik i mnie zestrzeli, albo nie wiem co. Repositioning, prioritizing speed. Prioritizing speed. Głupie to jest trochę, bo oni w takim tempie to nigdy tego nie rozwalą. A nam to czas zabiera cenny z naszego streama. Bicie ich, no i jak ktoś nie ma streama, to po prostu z gry czas. Fuck you. Ten chyba za mapę ucieka, nie? Jestem ciekaw, czy to ma znaczenie, że oni uciekają za mapę. Chyba nie. Najpierw bym zobaczył, czy jestem w heavym w stanie w cokolwiek tu zrobić. Nie. O! Teraz tak, to tu będzie miał największy damage. Ona. Powinno być jakiś sposób, żeby ich zatrzymać w miejscu, żeby on nie mógł uciec. Czekajcie, gdzie on ucieka? Dobra, tu jest za rogiem, no ale... Kurde, no nie dosięgnę go. Nie ma szans. Ale mogę sobie tu na przykład podbiec. Nie ma tu już nic? Kurde, tam jest szyba. Trochę przypał. Ok.
Okej. Padł czy nie padł? Chyba nie padł, co? Kurde, a ja, on się okaże, oni mają jakieś granaty i teraz mi dupną w czterech typów, mi dupnie koleś, to się zdenerwuje. Dobra, chyba umarł, co? Sprinting to position. Bo jego zwłoki się odsunęły. O kurde, kołczan do kuszy. Kołczan dziewitości. Chyba mu coś odstrzeliłem. Chyba wszystko. Moim zdaniem koleś powinien być do zabicia od razu. Nie wierzę, że on jeszcze ruch będzie miał. Dostał w głowę i dostał jeszcze dwa razy z karabinu. I z pistoletu raz. No już dawno powinien nie żyć. Och, shit. Tu coś z tyłu jeszcze idzie. Dobra, ale mamy na szczęście snajpera na tyłach. Który zaraz coś zaradzi. Musielibyśmy mu rękę odstrzelić, nie? Wtedy będzie po grze. Dostał chyba w broń. Dobra. Grubas. Wiecie co? Ja się wolę. Ja wolę podejść do niego, bo mam pewne obawienia co do tego, czy ja go trafię. W dobrą część odwłoku. Został kurde wyjaśniony. W jaja, strzeliłem mu w jaja tego typu. Spokojnie. Poszło w jajuszka. No jak w kapitanie bombi, kurde, wsadziłbym mu lufę. No, wyjdę sobie na zewnątrz. On już chyba nie ma tego, jak mają uszkodzony karabin, to chyba strzelać nie mogą. Aha. Zresztą zaraz się przekonamy. Nie wiem, co on próbuje, gdzie on chce uciec, ale... Aha, ten w ogóle musi się przeładować. Ready to fire. No nie wygląda to za dobrze. Ale damy radę go, wiesz, kilka razy strzelić. Czy to była moja osłona, za którą się schowałem i wyciągając broń z kieszeni rozwaliłem ją? Nie mam pytań. To jest fizyka po prostu, rozumiecie to? To jest fizyka wszechświata. Pamiętaj, że na jajach nie ma pancerza. Ja nie wiem, gdzie oni mają pancerz, ci obcy. Chociaż to są tam w 20% ludzie, więc pewnie jaja mają w tym samym miejscu.
Zobaczymy. Ty, ale to jest... A, bo ich jest dwóch. O, shit, zapomniałem o tym. To troszeczkę przypał, bo ja tam wyszedłem wszystkimi, ale oni mają full życie, więc no jeden koleś nikt nie... O, shit, tu jest jeszcze jakiś. O, kurde. O, dobrze, że nie strzelił. Tu jest jeszcze o kurde. Okej, dobra. To jest trochę ciężej niż myślałem. Dobra, przeżyjemy. Ty, on może strzelać z tej broni. Shit, gdzie my stoimy w ogóle? Powiem wam, że nie jest kolorowo, ale to nic. No, ale skąd ja miałem wiedzieć, że ich nagle 10 jeszcze będzie? Ho, 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 Fifefe, 250 zł za donata, dzięki Fifefe. Dzięki za donacika. No, to na bogato widzę, że dzisiaj gramy, kurde, warto było. Warto było zostać streamerem w takim razie. Wyjaśniony i oszołomiony. Fifefe, a powiedz mi, bo ty tak ostatnio całkiem sporo donatujesz, więc mnie zastanawia, co ty, kim ty jesteś, Fifefe? Szejkiem arabskim? O, już nie ma ręki, kurde, i tyle wyjaśniony. Okay. Botem. Myślę, że to szejk arabski jak nic, na pewno. Aha, bo to jest, Jezu, to jest ten set pistoletu. Dobra, dajmy kogoś z karabinem mi, dajcie. Dobrze, w nogi dostaje. Nie chcę go nie, bo jeszcze siebie zabije. Czemu on ma ramię tam, gdzie powinien mieć stopę? Mam je kartę ukradł botem. Nie, no, no. Dziękuję bardzo. Trochę dużo ich, nie tyle gier nie kupujemy. Co będzie trzeba wykombinować? Lepsze gry. Może jakieś nagrody na Mikołajowy konkurs. Ready for action. Mhm. Switching. Patrzcie na to. Hostile neutralized. Wy, jeszcze ktoś gdzieś tu jest. Gdzie niby? No chyba nie ten, co leży, co? No dobra, to podejdę tu. No gdzieś jest jeszcze przeciwnik, nie mam zielonego pojęcia gdzie. Schowam się.
nie wiem, gdzie ci przeciwnicy. O Jezu, tu jeszcze jakiś. Skąd oni się biorą w ogóle? Kurde, on stoi tu u góry. Gdzie jest snajper? Snajperem nie da się gdzieś, bo wiecie, czasem tam przez podłogę da się tam kogoś dostrzec. Strasznie, wiecie, jak na taką typową misję poczekajkową, taką poboczną, strasznie ciężko to idzie, znaczy ciężko, no. Dużo czasu zajmuje. Wiecie co? Co, nie mam? Brak amunicji w ekwipunku? Jak? A to co to do niby jest? Aha, okej, 0 na 30. Kogo mam wywalić? Ten, co mu się właśnie ten, co mu się amunicja skończyła? No, bez przesady. Nie wiedziałem, że może być tak, że może się amunicję... O Jezu, ja to sam... Myślałem, że rozbiję i będę mógł tam wejść. Ale to chyba tak nie działa. Kolca nie mogę wywalić, bo kolec jest najlepszym z moich zawodników, wiecie? Ten ma amunicję, ma. O Jezu. Dostał w łapę. Ten nie ma broni, tak? Ale jakby tu poszedł, to mógłby granat wrzucić. Ciekawe, czy rozwala. Koniec. Jezu święty, co za misja. Najgorsza na świecie. 50 minut zabawy, nie? Chociaż to jest chyba pierwsza baza, którą obroniliśmy, nie? Ja muszę to gniazdo Pandoran rozwalić. Tylko żeby gniazdo Pandoran rozwalić, to ja muszę być mocarzem. Dobra, dostaliśmy jakieś takie i dużo punktów różnych. You seem to be genuinely on our side, and everyone here at Synedrion really. Dobra, at this moment,
We have a couple of really important projects running. The sword that could actually change the future. Pracujemy nad kilkoma ważnymi projektami, takimi, które mogą zmienić przyszłość planet. Mówią choćby o udoskonalonej technologii rozpraszania mgły U. To help us reclaim the planet. Zara will be pleased to hear that. She is one of the most passionate advocates of. Moi drodzy, dyplomacja, mam jakieś. O kurde! Przeprowadź sabotaż bastionu Syderionu. O kurde! Ale my chcemy z tymi być. Przeprowadź. Centrum szkoleniowe. O Jezu. To ja nie wiedziałem, że nawet jest zakładka dyplomacji w tej grze. Teraz już wiem. Trochę przypał. Personel, zobaczmy. Sprzęt. Okej, dobra. Badania, bazy, dyplomacja, personel, szkolenie. Kto ma level? Ten ma w ogóle wolne miejsca, ale ja nie mam granatów. I on może mieć nową klasę. On jest biegłość w walce karabinami z strzelbami. Ale ja nie wiem, właściwie zyskaj biegłość w używaniu karabinów. No to on jest dobry w karabinach, no i tyle. I niech on będzie snajperem też. No i to niby powinno działać, ale... Tak naprawdę nie wiem, czy to zadziała. Dobra, kto tam jeszcze potrzebuje awansu? Ten. To jest biegłość w walce bronią białą i pistoletami. Nie no, to moim zdaniem. No, zdecydowanie mu trzeba jakiś nóż dać czy coś, ale ja nie mam. Nie, raz jak żeśmy byli, to było takie coś jak nóż, ale no to tylko żeśmy w jednym miejscu widzieli i to gdzieś zniknęło. Produkcja zakończona. No to dajcie mu ten granat. Play. Prawie są wyleczeni, ale nie do końca. Pandorańska ewolucja. W raportach terenowych pojawiły się wzmianki o tym, że niektórzy Pandoranie z rodzaju Artonów i Trytonów stopniowo udoodparniają się na naszą broń i opracowują sposoby, kurde, niedobrze, kontrataku, chociaż ten proces pod pewnymi względami przypomina tradycyjną ewolucję, wyraźnie jest znacznie bardziej ukierunkowany. Zamiast przystosowywać się pod wpływem presji środowiskowej, Pandoranie robią to w jednym celu, unicestwienia ludzkości. Nic, nie wiem na, w jakiej zasadzie, na jakiej zasadzie by mi to miało w jakikolwiek sposób pomóc. Tak czy siak trzeba się dostać do ich leża i je zniszczyć. Czy ja jestem na to gotów? No albo dyplomacja, albo robimy misję z dyplomacją, nie? Znajdź misję. Ona jest tutaj. Obroń laboratorium testujące nowe rozpraszacze mgły. Co o tym myślicie? Byłoby? Może by było. Nie mam pojęcia. Produkcja. Możemy coś wyprodukować. Ja bym strzelbę może wyprodukował w takim razie. Jeśli ten koleś jest taki,
To wyprodukujmy jedną strzelbę. Obrażenia 40. No chyba, że karabin snajperski, bo mieliśmy jednego typa, mieliśmy za snajpera, nie? Tego mamy za snajpera. Tak, ale on ma biegłość do karabinów. No ale ma też karabin snajperski, jakbyśmy go mieli. Nie no, on jest dobry w karabinach, trzeba go zostawić. Zastanawiam się, czy czegoś tutaj jeszcze nie ten... Mogę w ogóle przetwarzać różne rzeczy. To jest pełno sprzętu, ale... Chyba, żebyśmy pojazd zrobili. Co o tym myślicie? 420, 60. Ja nie wiem, co robi pojazd, ale wziąłbym go, zrobił po prostu dla sportu i zobaczył. 4 dni to się będzie robić. No i teraz pytanie, czy my idziemy do tego pandorańskiego gniazda i je atakujemy? Może tak, może nie. Na pewno robimy przerwę. Znaczy myślę, że tak. Myślę, że to zrobimy po prostu po przerwie. No nie będę wam nas tu ściemniał.